Nie mój. Amadi, co myślisz o Don Casio i jak z nim wygląda sytuacja? Bo jeszcze 3 miesiące temu dosyć ostro rozmawialiście w programie Face to Face, a później wyzwałeś go do walki. No co mam ci powiedzieć? Tak jak powiedziałem i się śmiałem, że nie weźmie walki ze mną w MMA, a deklarował się, że ze mną może nawet zawalczyć w MMA. No i co powiedział? Może ze mną, ale w boksie, tylko w małych rękawiczkach. Kurwa, nie. Poddymiacz ruszył. Nie, nie, nie. Musimy, kurwa, walczyć w MMA. No ja bym chciał. On mówi, że ma walkę na 12. A czemu z nim nie wyjdziesz w małych rękawicach w boksie? Bo nie jestem bokserem, nie? Bo jestem... Ale walczysz z kontry. No. Nie, no bo on jest bokserem. No wiesz, czemu mam się godzić na czyjeś warunki, które są mu na rękę i w których po prostu byłby faworytem, skoro wszyscy bijemy się fame MMA i co prawda są też walki w innych formułach. Nie jestem im przeciwny. Moim zdaniem, tak jak sam powiedziałeś wcześniej, że fajnie jest niektórych zestawić w dziwny sposób, jak choćby Mańkowski z Parkiem, ale no, bo z Kasiem jako bokserem nie chcę się bić w boksie, chcę się z nim bić w MMA. Jestem gotowy zawsze i wszędzie. I'm ready to you, Kasia. I'm waiting for you. Tak, dawaj, na sparring. Kurwa. Jak oceniasz szansę Amadeusza z Casio w MMA? Nie, nie, no to Casio uważam, że nie ma szans. Znaczy inaczej, Casio jest charakterny generalnie do walki i ciężko mi jakby samemu przed sobą sobie zwizualizować, że nie wiem, że on pada i tak dalej, ale myślę, że najprościej by było go, w sensie dla Ferrariego, go obalić i jakby skończyć to przez techniczny knockout, leżąc na nim w dosiadzie tak naprawdę. No i co, ja nie mam nic do Casio, ale uważam, że ta walka, że w tą walkę by przegrał z Ferrari. Ale po tej wypowiedzi on już coś do ciebie ma. Generalnie właśnie, no ja zastanawiałem się, jak to by powiedzieć, bo kurwa, ja lubię Casia i zawsze w ogóle jak były Fame MMA, to miałem z nim dobry kontakt i bardziej go lubię chyba na żywo niż w wywiadach i w wypowiedziach. Bo zawsze mi sprawił lepsze wrażenie na żywo. Może ja też jestem też takim gościem, który się nie wczuwa w wywiady. No ale co, no, uważam, żeby przegrał z Ferrari w MMA, a w boksie... Znaczy kurwa, ja bym zobaczył walkę na małe rękawice w boksie, bo jakby to by było ciekawe, ale okej, okay, jak Ferrari nie chce, to ja mogę z Kasiem. Nie, no żartuję. Wszyscy chcą walczyć. Wszyscy ty się, a co ty się jego pytasz o walkę, jak ty możemy walczyć, wszyscy go najebać. Ja jestem chętny. Nie będę tak mówił. Możemy wszyscy w trzech zawalczyć z Casio. Nie mam sobie żadnego problemu. Nie, no, właśnie mi załatwiłeś konflikt, kurwa, boks. Dobrze, demy, proszę podnieść demy. Ale mamy kolejny telefon. Halo, halo.